W dzisiejszym psalmie chciałbym zwrócić uwagę na trzy wersy. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała, bo Twoja łaska sięga aż do nieba. Te trzy wersy od razu przypominają mi nasz niedawny rodzinny wyjazd w góry. Resztki śniegu były, ale wykorzystaliśmy te resztki śniegu, żeby nasz synek uczył się jeździć na nartach. Antoś ma zespół Downa, ma 8,5 roku i jak patrzę na niego i jak patrzyłem wtedy, kiedy zjeżdżał ze stoku, jaką radość z tego czerpał. Do tego jeszcze instruktor był bardzo cierpliwy i znosił jego z wody, bo zamiast uczyć się pilnie, to on próbował przechytrzyć instruktora i zjechać jak najszybciej na dół. Myślałem sobie, że to jest właśnie kwintesencja Bożej obecności, to jest kwintesencja Bożej łaski sięgającej aż do nieba. W górach niebo jest bardzo blisko. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przez lata obserwuje się rozwój dziecka niepełnosprawnego, widać, że my nie możemy nic. Oczywiście musimy robić jak najwięcej, ale wszystko jest łaską. Często jest tak, że kiedy pojawia się na świecie taki maluch, to widzimy świat w czarnych barwach. Jego przyszłość nie wygląda bynajmniej różowo. Potem staramy się zakasać rękawy, zrobić jak najwięcej, ale zawsze dochodzimy do takiego momentu, że my możemy bić głową w mur, a ten mur się skruszy tylko wtedy, kiedy będzie łaska. I patrząc na tę radosną jazdę na nartach, ten entuzjazm niesamowity mojego Antosia, właśnie to widziałem. Właśnie widziałem tę łaskę Boga, która sięga aż do nieba.